Jeszcze trochę potrwa ta wojna, a okaże się, że jedynym Rosjaninem, który wierzy w jej sens i jej powodzenie, jest Władimir Putin. W Rosji nie ma żadnych sondaży, badania opinii publicznej, które byłyby wiarygodne, ale grupa Aleksieja Nawalnego, uwięzionego rosyjskiego opozycjonisty numer 1, robi stałe sondaże online. Wynika z nich, że już 36% mieszkańców Moskwy wie doskonale, że to Rosja jest winna napaści na Ukrainę. Oczywiście Moskwa to nie Rosja, a mieszkańcy Rosji nie wyjdą masowo na ulicę, bo wiedzą, że grozi im nawet 15 lat łagru. Ale Rosjanie już doskonale widzą i czują, co się tak naprawdę dzieje w tak bratniej, bliskiej im Ukrainie. Widzą też i czują, jak bezradna jest dziś rosyjska armia. To miała być druga najpotężniejsza armia świata. Dziś nie potrafi przełamać oporu Ukraińców, nie radzi sobie, nie potrafi skoordynować swoich działań. Ekspertów zachodnich szokuje wręcz, jak nieobecne i nieskuteczne jest rosyjskie lotnictwo. Oczywiście to wszystko nie oznacza, że Polska nie jest zagrożona. Owszem, niestety jesteśmy bezpośrednio zagrożeni. Z myślą o tym apelowaliśmy, mówił o tym w ubiegłym tygodniu Szymon Hołownia, by polskie władze zwróciły się do naszych zachodnich aliantów o transfer do Polski baterii antyrakiet Patriot, baterii, których ciągle w Polsce nie mamy. Dziś, co nas bardzo cieszy, to już się dzieje. Patrioty są w drodze do Polski. Tym bardziej dziwi nas publiczna dyskusja na temat przekazania Ukrainie naszych myśliwców MiG-29. Oczekujemy, że zakończy się publiczna wymiana komunikatów między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a odbędzie się faktyczna wymiana samolotów. To jest potrzebne Ukrainie, to jest potrzebne Polsce.